Hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z serii Zagrajmy Razem w Margonem. Dzisiaj, słuchajcie, chciałbym dokonać zaległej obietnicy, ponieważ obiecałem wam, że na poprzednim odcinku zajmiemy się dodatkami. Zajmiemy się w tym odcinku, ponieważ no, wybaczcie, po prostu wypadło mi kompletnie z głowy. Także dzisiaj mam dla was dodatki. Dzisiaj poruszymy dość kontrowersyjne tematy, ponieważ chciałbym, słuchajcie, troszeczkę zahaczyć gdzieś tam o toksyczność graczy Margonem. Dzisiaj również chciałbym, słuchajcie, porozmawiać o zazdrości generalnie innych osób, innych youtuberów, innych, słuchajcie, graczy po prostu Margonem. No, słuchajcie, zazdrość była, jest i będzie, ale tym może zajmiemy się potem. Na początku mam dzisiaj dla was dodatki. Chciałbym wam też również poinformować, że są jeszcze dwa miejsca w ekipie ZRT do nagrywania. Także jeśli macie 18 lat, jeśli jesteście ogarnięci, jeśli macie przynajmniej 50 level, zachęcam do kontaktu, słuchajcie, piszcie do mnie na maila, tam właśnie sprawdzam te pytania. No i przydałby się też dobry mikrofon, nie ukrywam, że nie. No i słuchajcie, też jeśli osoby, które nie nadrabiają, będą wyrzucane z tej ekipy ZRT i będziemy dodawać osoby, które będą nadrabiać. Dobra, no to lecimy. Słuchajcie, na początku chciałbym was zaprosić na oficjalne forum Margonem. Słuchajcie, generalnie dowiecie się tu naprawdę, każda osoba doświadczona czy mniej doświadczona znajdzie tutaj coś dla siebie, to wam mogę zagwarantować, ale kolejna sprawa to jest na przykład dodatki, tak? Dzisiaj zajmiemy się dodatkami, więc działy techniczne, dodatki do gry. No i słuchajcie, macie przede wszystkim nowy interfejs, nie jest jeszcze na tyle popularny, że ludzie jeszcze nie robią super dodatków pod niego. Także chcę, żebyście tego byli świadomi, że stare dodatki nie pójdą wam na nowym interfejsie. No zaś, słuchajcie, te nowe nie ma ich jeszcze tak dużo, także trzeba po prostu czekać, trzeba czekać. No i słuchajcie, na przykład dodatki do nowego klienta sobie wejdziemy. No i proszę, słuchajcie, Darful tutaj bardzo pokrótce, słuchajcie, i dość nawet szczegółowo wyjaśnił wszystkim, jak zainstalować dodatki do gry Margonem. Ja, słuchajcie, pokażę wam to na podstawie gry, znaczy na podstawie przeglądarki, tak, Google Chrome. No pierwsze, co, słuchajcie, musicie znaleźć, to Temper Monkey. Temper Monkey, słuchajcie, czyli dodatek do Chroma, który pozwoli wam na instalację tych dodatków. Ja już go mam, tak, więc tutaj proces instalacji również wam nie pokażę, ale to będzie po prostu chwila roboty. Następnie klikacie sobie, słuchajcie, w taką czarną małpkę u góry. Wy tego nie widzicie, ale będziecie mieli tutaj to, widzicie. No i tak, słuchajcie, dodajecie nowy skrypt. Z racji tego, że ja już tutaj mam w zainstalowanych skryptach, ja sobie to usunę i po prostu dodam sobie jako drugi. No i po prostu pokażę wam, jak się to robi. Czyli jak widzicie, mamy tutaj jakiś kod, tak? Czyli mamy jakieś określenie jakiejś funkcji, tak? Dobra, kolejna sprawa, czyli słuchajcie, przechodzicie do dodatków i tutaj już w tym momencie, słuchajcie, Darful nam na tyle uprzyjemnił, że dodał już te podstawowe dodatki do świata. Dobra, także kopiujemy sobie to. No i słuchajcie, wrzucamy sobie to tutaj. Nic prostszego. Następnie, słuchajcie, kilka rzeczy. Match to, słuchajcie, oznacza, że się zgadza, że coś pasuje. No i możecie to sobie sprawdzić, z jakimi światami będzie to współpracowało. Oczywiście to jest tylko zakomentowane, więc nie musicie jakby tego utrzymywać. Nie wniesie to nic do tego, co będzie wykonywane. Następnie hotkeye, czyli słuchajcie, gorące przyciski, czyli tak zwany, słuchajcie, F1, F2, F3, F4, co chcecie, możecie sobie dać. Klikacie ten przycisk i wykonywana jest jakaś akcja. Chciałbym wam również przypomnieć, że na przykład niektóre rzeczy w ogóle się nie przydadzą, bo przypominam, że na przykład nie wiem, co to jest. Na przykład w konfiguracji, słuchajcie, w sterowaniu część możecie sobie ustawić jako skróty domyślne. Tutaj też są te hotkeye, także zapraszam, słuchajcie, żeby się z tym zapoznać. Jest autowalka na przykład, no ale na przykład takie rzeczy jak szybka walka. Jak szybka walka, słuchajcie, ja na przykład mam tutaj ja mam chyba na E ustawione. Tak, ja mam ustawione na E, Fast Battle, i mogę sobie tutaj jakby
Już usunąłem, tak, atak najbliższego wroga dałem sobie na E, więc sobie to zmieniłem na kropkę, żeby przypadkiem gdzieś tam tego nie kliknąć. Dobra, no i kolejne, co jest jeszcze u mnie, słuchajcie, slow battle możecie sobie wybrać, czyli walka powolna, nie będzie wam od razu pomijało całego. Cool, czyli talk, czyli słuchajcie, porozmawiaj załóżmy z jakimś NPC-tem. Attack player on B, słuchajcie, czyli możecie sobie po prostu biegać obok kogoś, szybko klikacie B i tyle, nie trzeba na niego kliknąć lewym przyciskiem myszy i zaatakuj. Dość przydatna sprawa, nie ukrywam, że nie. Jest jeszcze Margo Map, czyli słuchajcie, dodatek, który pozwala wam na wyświetlenie mapy w ten sposób, że możecie sobie kliknąć tutaj, pyc i idziecie sobie tutaj. Ja już widzę, że kilka osób się obok mnie zgromadziło, także pozdrawiam serdecznie, jesteście na odcinku, witam, witam, witam. Dobra, kolejne, słuchajcie, kolejna sprawa, czyli jakby lista tych dodatków i skąd one się biorą. To też jest ważne, ponieważ słuchajcie, ludzie na bieżąco wymyślają te dodatki. Nad tym cały czas pracuje też społeczność, po części pewnie gdzieś tam administracja się dorzuca, pomaga w czymś, przynajmniej tak mi się zdaje. Jeśli jest to nieprawdą, to możecie mnie poprawić w komentarzach. No i na przykład macie auto zamykanie walki, słuchajcie, na... że jakby jest wgrane teraz, tak, skróty klawiszowe, pyc, wykrywacz heroesów, też fajna sprawa, Margo Mapa, elegancko. No i to auto zamykanie walki jest całkiem spoko, bo dość często mi się przydaje. Jeśli jakiegoś skryptu nie chcielibyście używać, to sobie robicie tak, patrzcie, lecicie, pyc, usuwacie linijkę, bang, wszystko poszło, już tego skryptu nie ma. Oczywiście, no, tutaj jest to przydatne. Kolejna sprawa, czyli słuchajcie, sejwujecie to, no ja w tym przypadku nie zasejwuję, bo mnie jest to potrzebne. No i pokażę wam się z zainstalowanych, słuchajcie, skryptach, dajecie sobie na on, żeby było włączone. Co robicie następnie? Odświeżacie swoje Margonem, aby dodatki mogły się wczytać. Polecam odświeżyć 3 razy, bo czasem miałem takie bugi, że nie za pierwszym razem się mi to pojawiało, także to chyba byłoby na tyle. Zapraszam do śledzenia tego tematu, ludzie tu na pewno dodają nowe rzeczy. No także pozdrawiam serdecznie, bo słuchajcie, ta widać, że ta społeczność Margonem jednak tutaj pracuje, tak? I że oni coś robią, że wprowadzają jakby dodatkowe elementy. Ale również chciałbym powiedzieć, że słuchajcie, zarząd Margonem pracuje teraz nad takim po prostu takim działem jak dodatki tutaj, słuchajcie, podejrzewam, że będą one dostępne, ale dopiero za jakiś czas. Dla mnie, słuchajcie, i tak jest super, że to w ogóle weszło. Dobra, chciałbym jeszcze teraz, zanim to, podziękować, słuchajcie, użytkownikowi Unreal Tank, dzięki któremu mogłem sobie kupić 3 heroiki i jeden, który mi, słuchajcie, podarował. Bardzo ci dziękuję, Unreal, jesteś naprawdę wielki, dziękuję. Okej, przechodząc już, słuchajcie, do tych spraw może mniej przyjemnych, no i przy okazji dobiję sobie 50. poziom. Chciałbym z wami porozmawiać, słuchajcie, o społeczności Margonem oraz zazdrości innych graczy, czy też youtuberów. Dobra, pierwsza sprawa jest taka, słuchajcie, że wiele osób, spotykałem się naprawdę z ogromną liczbą osób tylko i wyłącznie już po nagraniu pierwszego odcinka, które pisały mi: hej, taksi, wypierniczaj na Majunę, czyli taki, słuchajcie, serwer non-PvP, gdzie, słuchajcie, gra mało osób, znaczy mało, dużo, bo nie można tam klepać innych. I słuchajcie, chodzi o to, że wypierniczaj na Majunę, jesteś tak nie poinformowany i tak nic tutaj nie zdziałasz. No dobra, okej, słuchajcie, dostałem naprawdę kilka obraźliwych wiadomości i sporo rzeczy, które no troszeczkę zniechęcają gracza do słuchajcie, grania w Margonem, ale ja oczywiście się nie poddaję, nie zniechęciłem się w żaden sposób, także myślę, że z tym nie będzie problemów. No i chciałem was poinformować, że właśnie zdarzyło mi się niejednokrotnie dostać wiadomość od gościa jakiejś społeczności Margonem, tak, który napisał mi, żebym po prostu z tego serwera wypierniczał po prostu, bo nagrywam, bo się tu nie nadaje, bo jestem niedoświadczony i tak dalej. No okej, zgadzam się tym, nie jestem doświadczonym graczem. Nie! Już mnie tu ktoś goni. Nie jestem doświadczonym graczem, oczywiście zgadzam się z tym, ale czy to jest powód do tego, żebym nie mógł tutaj grać bez przesady? Słuchajcie, nie rozumiem gdzieś tam też dużej części tych takich
no, zniechęcenia przez, słuchajcie, przez ludzi do gry, bo słuchajcie, ja promuję tą grę, ja tylko tutaj nagrywam, ja nie mam zamiaru zabierać fanów dla innych youtuberów. Wiadomo, że jestem youtuberem troszeczkę większym od tej społeczności Margonem, tak? I ludzi, którzy nagrywają tą grę, ale no też chciałbym powiedzieć, że nie jestem jakimś tam super doświadczonym. Jeśli ktoś będzie chciał kogoś oglądać, to i tak będzie oglądał tego kogoś, a nie mnie, no. Jasne, słuchajcie, jestem niedoświadczonym graczem i to, słuchajcie, powtarzam każdemu. No i wiadomo, że z tym jest tak, że część osób będzie oglądała mnie, tak, bo wiadomo, jestem dużo bardziej profesjonalny aniżeli te osoby, które te Margonem nagrywają i gdzieś tam moja jakość audiowizualna jest troszeczkę lepsza, ale słuchajcie, jeśli ktoś będzie chciał oglądać tamte osoby, czyli jakichś innych youtuberów z Margonem, to będzie ich oglądał po prostu. Ja tu, słuchajcie, nie jestem dla profesjonalizmu grania w Margonem, bo jestem nowym graczem, ale jestem tutaj po to, żeby się świetnie bawić z ludźmi, z widzami, którzy też lubią tą grę. I to działa właśnie w ten sposób. Nie rozumiem, gdzie jest, słuchajcie, też duże, naprawdę duże taka toksyczność ze strony graczy. Czy ja coś z tego serwera, słuchajcie, robię złego? Ja tutaj zachęcam, słuchajcie, innych osoby, żeby grały po prostu ze mną, tak? Przede wszystkim moi widzowie, widziałem, że naprawdę dużo osób jest z końcówką ZRT i ja nie mogę zrozumieć, nie mogę pojąć, gdzie jest ten ból, taki dupci, że to tak ujmę, tych graczy, słuchajcie, tej społeczności Margonem. Nie mogę tego zrozumieć, bo zachęcam nowe osoby, dzięki temu, słuchajcie, serwer szybciej się rozwinie, będzie więcej rzeczy na aukcjonerza, będą lepsze ceny i tak dalej. Hej, czy nie uważacie, że ja wam po prostu pomagam, czy słuchajcie, no nie wiem, ja nie mam zamiaru tutaj w żaden sposób, słuchajcie, podbijać jakoś tego serwera i tego nie robię. Nie jestem doświadczonym graczem, jeśli chodzi o Margonem, ale mam zamiar, słuchajcie, coraz się douczyć, tak? Uczyć się cały czas. Przejdziemy sobie tutaj na górę, bo chcę trafić do tej mokrej groty, tam są generalnie olbrzymy, z tego co mi się kojarzy, albo... Zresztą zaraz zobaczymy, żebym tutaj bzdury jakieś nie palnął. W sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o ten temat tej społeczności Margonem, która, no, nie ukrywam, dość mnie nie lubi. Nie mam naprawdę pojęcia, dlaczego mnie nie lubi. Aha, galaretki, no tak, mam w questie klanowym, żeby je teraz niszczyć. No słuchajcie, no to jest przykre, bo ja tutaj przyszedłem pograć, pobawić się z moimi widzami i też nie chciałbym już drugi raz poruszać tego tematu, tej zazdrości innych youtuberów. Nie chciałbym, po prostu, bo to mija się z celem. I także, słuchajcie, już nie będziemy poruszać tego tematu. Kolejny, słuchajcie, temat to jest ta zazdrość. Hej, Taxi, dlaczego ty dostajesz pieniążki, jakieś korzyści materialne, darmowe smocze łuski z tego, że grasz w Margonem? Ano wyobraźcie sobie, że to jest moja praca, że promowanie gier internetowych jest to moja praca, to jest mój zawód, który ja wykonuję, którym zajmuję się na co dzień, robię to profesjonalnie. I słuchajcie, staram się, żeby naprawdę te materiały dotarły do jak największej ilości osób. Ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, gdzie jest, słuchajcie, problem w tych graczach, którzy nie dostają darmowych smoczych łusek. Ja wiem, że jest dużo osób, dużo bardziej doświadczonych ode mnie, wiem o tym, ale też musicie zrozumieć, że na przykład inni youtuberzy trafiają, nagrywający tylko z Margonem, trafiają tylko i wyłącznie do społeczności, która jest margonemska, że to tak ujmę. I słuchajcie, oni do innej społeczności nie trafiają. Ja trafiam akurat do społeczności z wielu gier, także to nie jest tylko tak, że to jest tylko, słuchajcie, Margonem. Ja trafiam do ludzi z Shakesa i dzięki temu ludzie grający w Shakesa będą mieli okazję, słuchajcie, zapoznać się z grą, jaką jest Margonem. Jest fajna gierka, naprawdę przyjemnie się gra.
O, jest jakaś elita na 63. Nie wiem, czy dam radę. Ja mam... O kurczę. A może być ciężko, ja mam, słuchajcie, dopiero 50. Poziom, tak? No dobra, może sklepiemy, może nie. Zobaczymy. No. I to też mnie boli gdzieś tam poniekąd, że ludzie mnie tam gdzieś nie tolerują, tak, pod tym względem, że piszą, słuchajcie, komentarze typu: taksi, sprzedałeś się, no ale słuchajcie, gdy na rok temu nagrywałem i nic z tego nie miałem, Margonem, to nie pisaliście mi, że się sprzedałem. Słuchajcie, to jest moja praca, ja otrzymuję wynagrodzenie wraz za działania, które jakoś tam podejmę. I słuchajcie, na przykład tym działaniem jest promowaniem gry, nagrywaniem filmików, i które ogląda tam jakaś dana liczba osób, tak? Oj, stuknęłem w mikrofon. I słuchajcie, no to wyobraźcie sobie, że wasz tata, nie, tak? Dajmy przykład. Wasz tata pracuje i również otrzymuje, załóżmy, za bycie architektem, tak, pieniądze. No to powiedzcie mu, że się sprzedał. Sprzedał się, tato, ja nie chcę, żebyś był moim tatą, bo się sprzedałeś, bo masz pieniądze za to, że pracujesz. Masz za to pieniądze, ja się z tym nie zjadam, tato. Sprzedałeś się, ja już nie chcę być twoim synem, że ja się wyprowadzam z domu, bo ty masz pieniądze za to, że pracujesz. To jest ta sama zasada, ja teraz pracuję, ja dostaję za to pieniądze, bo to jest moja praca. Hej, ludzie, proszę was, zrozumcie pewne aspekty. Zamiast mi pisać, że się sprzedałem czy coś, bo to jest śmieszne. Tym bardziej, że uwierzcie mi, te pieniądze nie są wielkie. A że dostaję smocze łuski, no to halo. Słuchajcie, czy ja mam walutę, którą kupywać w grze, walutę wirtualną na grze, na której zarabiam? To co, to drugi Shakes miałby być? Nie. Dobra, lecimy z Krakenem. O, wygrałem, ale dlaczego mi pominęło od razu walkę? Ej, nie. Dobra, no ta elita była dość szybko elitą. Chciałem się z nią, zejdzie, pobić tak jakoś fajnie. Myślałem, że a może sprawi mi jakieś trudności. A tu Benz, nie ma jej. 63 elitka zeszła sobie po prostu tak. Dobra, trująca galaretka. No i lecimy na... Co my tu mamy? Aha, one nawet nie są w grupce. No dobra. Jeśli chodzi o klan, słuchajcie, to bardzo, bardzo dużo, słuchajcie, i bardzo szybko rozwija nam się klan. Zobaczcie, w tym momencie naprawdę już gdzieś tam dużo osób jest w tym, tak? I mamy questy klanowe, słuchajcie, już rozwinięte, że teraz musimy właśnie galaretki klepać. Ja sobie te galaretki teraz będę klepał, no, wykupienie questa dużo kosztuje. No a umiejętności klanowe już tutaj bez granic mamy... Na, słuchajcie, poziomie 9, tak? Czyli już aktualna wartość bonusu, czyli doświadczenia z jakichś potworków, to jest 27%, to jest dużo. Ale, no też, słuchajcie, nie mówię, że większość dzięki Andrew Tankowi, który to naprawdę podrzucił mi trochę kasy, ja część wydałem... Dużą część, bo 70 milionów wydałem na gildię, żeby pominąć kilka questów, żeby szybciej nam się expiło. No i też chciałbym mu podziękować za to, tak, że też nie tylko pomógł sobie, ale ja w ten sposób też pomagam kolegom z gildii i tak dalej. Także super sprawa, bardzo dziękuję, Unreal, jesteś naprawdę wielki. No. I słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Muszę znaleźć sobie jakiś hełm inny, bo ten jest już słaby. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Ja będę was powoli już zapraszał na kolejne. Kolejne oczywiście będą już z moimi ludźmi, tak? Z osobami, które ze mną nagrywają, z ekipą ZRT, także o to nie musicie się martwić. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Zapomniana... Pustelnia. Aha, wymaga klucza. Dobra, to nieważne. Na tych orłach tu, słuchajcie, exp jest taki średni najeżdża, dlatego że ja tutaj, słuchajcie, one nie są w grupkach, tak? A podejrzewam, że no, większość z nich mi tutaj kompletnie nic nie robi. Doświadczenia dostaję mało, więc no szkoda. Ciekawe, jak tu znaleźć, słuchajcie, klucz jeszcze do tego, a byłoby super. Dobra, no cóż, słuchajcie, trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Margonem. Ja wbiłem, słuchajcie, 50 poziom. Postaram się wbić już 60 gdzieś tam do kolejnego odcinka. Myślę, że to jest, słuchajcie, w miarę dobry wymóg. No i zapraszam was na kolejne materiały. Taksuj z RT był z wami, siemaneczko.